To witam wszystkich na mojej prezentacji. Nazywam się Michał Pipa, będę mówił o architekturze Symfony 2. No to taki obowiązkowy slajd o mnie. Jestem programistą, pracuję z Symfony już od dawna. Jestem jednym z organizatorów PHPersów w Śląsku. Chciałem zacząć od Paula Erdosza. Ktoś zna? Angielski matematyk, jeden z najbardziej płodnych w historii. Szacuje się, że napisał około 1500 prac z różnymi matematykami. I jest takie pojęcie jak Erdos Number. Liczba Erdosza. To jest jakby taka matematyczna odległość danego matematyka od niego. Na czym to polega? On sam ma numer 0. Teraz każdy, kto napisał z nim pracę, ma numer 1. Każdy, kto napisał pracę z kimś, kto napisał pracę z nim, ma numer 2. I tak dalej, i tak dalej. To taka matematyczna zabawa. Matematycy sobie to wymyślili, bo właśnie ze względu na tą liczbę prac, którą napisał. Tylko dążę. Zawsze mnie inspiruje slajd Mariusza Gila, jak on mówi, ile zrobił prezentacji na PHP-konie. Chciałem wprowadzić takie pojęcie. Liczba Mariusza Gila. To jest generalnie liczba prezentacji, które Mariusz Gil zrobił na PHP-konie, minus liczba prezentacji danej osoby, która zrobiła na PHP-konie. Mój numer to jest 1. Okej. Do rzeczy. Przede wszystkim, ta prezentacja będzie o architekturze Symfony. Pewne rzeczy, nie jest tu wyjaśnione wszystko o Symfony, co to nie był cel tej prezentacji. Natomiast właśnie powiemy sobie, jak wygląda architektura i na czym to polega. Okay. Ale najpierw by sobie trzeba było odpowiedzieć na pytanie, co to jest Symfony 2. Jedna z definicji to jest, że jest to zbiór komponentów. Kiedy ten framework zaczął powstawać, to pojawiło się typowe pytanie, po co komu kolejny framework? No załóżmy nawet, że on jest dobry, albo nie, ale założenie było takie, że każdy ma jakieś swoje ulubione frameworki i ciężko będzie się przebić po prostu z nowym, bo każdy ma swój ulubiony i trudno jest po prostu przekonać kogoś, bo on mówi, ale to mój mi wystarcza, w zasadzie po co mi nowy? Więc podejście, żeby zawojować świat, było takie, żeby zrobić to komponentowo. W zasadzie tak jak Zend Framework zawsze miał, czyli miał zbiór komponentów. Symfony poszło też tą drogą w wersji drugiej. I to jest w sumie ważniejsze nawet. W zasadzie na to jest kładziony większy nacisk. Ja jeszcze później wytłumaczę więcej o tych komponentach. A druga definicja to może być oczywiście Full Stack Framework, czyli framework webowy zbudowany na tych komponentach. Okay. Teraz jest takie pytanie, a co z MVC? Bo takie popularne pytanie, tak? Na przykład pojawia się nowy framework. Teraz jest takie pytanie, czy to jest framework MVC? Każdy się tak pyta, o, czy to jest MVC? Tak, o, super. Tylko tak naprawdę, zna ktoś jakiś framework, który się nie reklamuje jako MVC? Okej. Natomiast to straciło w ogóle taką wartość marketingową. Ten wzorzec MVC dalej jest taki sam jak był, ale reklamowanie się jako framework MVC to dzisiaj już nie znaczy nic. Dlatego Symfony nie próbuje w ogóle mówić, że jest frameworkiem MVC. Tak? Znaczy, tam jest pewnie coś na kształt MVC, ale to nie jest coś, co rządzi tym frameworkiem. I myślę, że najważniejsza rzecz, o której sobie możemy powiedzieć, to jest to, że to jest framework HTTP. To jest ta zasada, która tym frameworkiem rządzi. Czyli on jest zbudowany tak, żeby obsługiwać aplikacje, które działają na protokole HTTP. Czyli ten model jest od, z pewnej takiej dużej odległości, on jest bardzo prosty, tak? Przychodzi request,
Musimy go obsłużyć i zwrócić jakiś response, odpowiedź. Tak działają przeglądarki, prawda? Wpisujemy coś w adresie, w pasku, to jest nasze żądanie. Wysyłamy je na serwer, dostajemy z powrotem jakąś zawartość z odpowiedź. PDF, obrazek, HTML, TXT, cokolwiek. To jest to, co rządzi frameworkiem Symfony. I do czego on się nadaje? Tak, żeby się ktoś zastanawiał, dlaczego wybrać Symfony? Do czego on jest dobry? Tu jest odpowiedź. On nie jest dobry do wszystkiego. On jest dobry w zasadzie tylko do tego. Znaczy, może nie tylko, ale do tego się nadaje najlepiej. Właściwie architektura tego frameworka, znaczy sam ten framework składa się z takich trzech elementów budulcowych. Bridge, bundle, component. Powiemy sobie o nich wszystkich trzech zaraz dokładnie. Ale chciałem też zwrócić uwagę na to, że często jak chcemy się popatrzeć, ogarnąć architekturę jakiegoś frameworka, to spójrzmy na takie najprostsze rzeczy, jak na front controller. Przejrzyjmy na szybko strukturę katalogów, tak? Czy one nam coś mówią? Czy one nam mówią? Weźmy na przykład to coś na D i zajrzyjmy tam. Co nam to mówi? Natomiast zaglądamy do Symfony, czyli w katalogu źródłowym Symfony, mówię źródle. Zaglądamy tam, mamy katalog Symfony, zgodnie z namespace'em, vendor. Wchodzimy do tego katalogu i widzimy tam trzy katalogi. Bridge, bundle, component. Ta struktura katalogów nam krzyczy właśnie, jak wygląda ta struktura, jak wygląda architektura. Jak później wejdziemy do każdego z tych kolejnych podkatalogów, to widzimy tam po prostu listę kolejnych bridge'ów, listę kolejnych komponentów, listę kolejnych bundli. I w zasadzie tam nie ma nic więcej. Więc tutaj to widzimy. Tak samo front controller jest bardzo przejrzysty. Podeślę może później do niego na końcu prezentacji. Ale tak powiem szczerze, że przeglądałem sobie front controllery innych frameworków i nie przemawiały one do mnie. Nawet frameworków zbudowanych na komponentach Symfony. Ale takie kontrolery miały, nie wiem, ponad 100 linii, nawet może kilkaset. Co one robią? Ja nie wiem. Sami tego nie widzę. Okej. Okay. Zaczynamy od komponentów. Komponenty jest to zbiór niezależnych od siebie bibliotek napisanych w PHP, spójnych. Każda z tych bibliotek robi tylko jedną rzecz i tą, którą ma robić. Jest totalnie niezależna od innych bibliotek. Tak naprawdę one są rozwijane w repozytorium Symfony, tak naprawdę, czyli to jest jedno repozytorium, które zawiera wszystkie te komponenty, ale one są też wydzielane do osobnych repozytoriów, czyli każdy z tych komponentów ma też swoje repozytorium, które jest takie read-only, tylko do odczytu. I to daje nam to, że możemy je sobie kompozerem instalować osobno. Jeżeli ktoś instaluje to właśnie z Gita kompozerem, to może każdy komponent sobie zainstalować osobno. A jeżeli tylko używamy kompozera w naszych projektach, a powinniśmy, to w tym momencie możemy sobie spokojnie wybierać dowolne te komponenty. Chcę to podkreślić i sobie ich używać. Jak zainstalujemy kompozerem, to mamy tylko możliwość użycia tego komponentu, tak? Jak będziemy chcieli, to sobie go gdzieś użyjemy. Tworzymy obiekt tam jakiś, który coś tam robi. Czyli zapamiętajmy jedną rzecz. Niezależne od siebie komponenty, tam są zależności opcjonalne. To znaczy, jeżeli mamy jakiś jeden komponent i mamy również zainstalowany jakiś inny, to ten inny może wzbogacić funkcjonalność tego pierwszego. Ale nie są to zależności obowiązkowe. Być może by się jakaś jedna znalazła, to nie mówię, że nie, ale jest tego bardzo mało. Chyba wszystkie możemy zainstalować sobie zupełnie osobno. Jeżeli by były jakieś zależności, to one Composer je oczywiście doinstaluje, prawda? Okej. Okay. Ja tutaj wypisałem kilka, bo tutaj jest tylko taki spis. Te kilka, co ja tu wypisałem, to są właśnie te, o których nie będziemy tutaj mówić. Natomiast to są takie użyteczne, małe narządka, które są bardzo potrzebne, tak? Na przykład konsol, genialny komponent, który służy do budowania aplikacji konsolowych. Poleceń, parsowania argumentów, opcji, wypisywania na ekranie, formatowania wyjścia na ekranie. Świetna rzecz, naprawdę. Jakby ktoś robił cokolwiek konsolowego, przykład jakiś chociażby skrypt do backupu i chciał to robić w PHP,
Nikt sobie użyje tylko tego komponentu. Jest bardzo prosty w użyciu i dzięki temu możemy sobie ładnie pokolorować wyjście, sparsować argumenty z wyjścia, wszystko obiektowo. Także generalnie jak ja mam coś robić, a robię sobie czasami różne takie małe narządka w konsoli, no to konsola jest do tego idealna, tak? Ciutko tam, no CSS selector, no to każdy zna jQuery, selektory CSS, PHP tego nie obsługuje. CSS selector robi po prostu coś takiego, że dostaje na wejściu selektora CSS i tłumaczy go na XPath-a. A XPath już jest natywnie przez PHP obsługiwany i w ten sposób możemy używać selektorów CSS, PHP, gdybyśmy chcieli. Expression language, stosunkowo nowy komponent, bardzo fajny. W skrócie, dostajemy stringa, wykonujemy tego stringa jako PHP. Czyli taki eval, ale lepszy. Bo eval wykona wszystko, co dostanie. A ten komponent, on sobie to parsuje i on sobie po prostu, on wykonuje tylko wyrażenia arytmetyczne i pewne proste funkcje. Owszem, możemy dorzucić sobie tam swoje własne funkcje, ale musimy to zrobić jawnie. Czyli nikt nam tam nie wstrzyknie jakiegoś złego kodu, który się wykona, a wykonają się tylko wyrażenia arytmetyczne, a jak chcemy sobie to rozszerzyć, to możemy sobie tam dopisać swoje własne funkcje, ale musimy to zrobić my i będziemy o tym wiedzieli, że to będzie wykonywane. Co najwyżej odstrzelimy sobie stopę sami, ale nie dość obcy. Finder, bardzo pożyteczna rzecz, obiektowy interfejs do wyszukiwania plików na dysku. Mówimy, szukaj mi plików w takim katalogu o rozmiarze większym niż tak dalej. Wszystko obiektowo, taki fluent interfejs do tego, bardzo przydatne. I już ma różne drivery do finda i tak dalej, i tak dalej. Proces do uruchamiania procesów, forkowania procesów, uruchamiania i przesyłania komunikacji pomiędzy procesami. Cieniutki wrapper na FProc Open, ale FProc Open sprawia problemy na innych systemach niż Unixowe i żeby nie trzeba było w kółko tego boilerplate'a powtarzać na innych systemach i tak dalej, to mamy do tego komponent proces i klasę proces. YAML. PHP nie ma obsługi natywnej YAML-a, jest XML, tak? Potrzebne było coś do parsowania YAML-a. Mamy taki komponent. Jeden z najpopularniejszych w Symfony. YAML i konsol są najpopularniejsze w sensie standalone. No po prostu jak potrzebujemy YAML-a, on ma dwie funkcje. Jedna zamienia tablicę PHP-ową na YAML-a, a druga zamienia YAML-a na tablicę. Koniec. Bardzo proste. Tak jak mówię, one robią tylko to, co mają robić. Robią to zazwyczaj dobrze. Okej. Okay. A to był tylko taki szybki przegląd, żeby pokazać, jakie są możliwości i żeby pamiętać o tym, że jak mamy projekt, jak mamy projekt swój w PHP i czegokolwiek tam używamy, możemy użyć jednego z tych komponentów. Nie ma żadnego problemu. Polecam. Nie ma sensu tego pisać. Kto by chciał pisać parser YAML-a, tak? Okej. Ale teraz ja mówię kilka, dosłownie cztery komponenty, które tamte to były powiedzmy takie osobne narzędzia. Te też są osobnymi narzędziami, ale moim zdaniem to one stanowią architekturę Symfony, więc o nich sobie powiem. Pierwsza rzecz to będzie Container Dependency Injection. Wszyscy wiedzą, co to jest Dependency Injection? Ręka do góry. Okej. Kto wie? Dobre pytanie. Znaczy, dużo osób podniosło rękę. Ale ja, żeby się tak zabezpieczyć, to mimo wszystko wrzuciłem takie szybkie dwa slajdy, co to jest Dependency Injection. Gdyby ktoś nie wiedział. To jest bardzo ważne. Jest bardzo proste. To jest niesamowicie silny wzorzec, niesamowicie prosty. Po prostu różnica jest taka, że mamy klasę newsletter, która wysyła jakiś tam newsletter, ale potrzebujemy do tego jakiegoś klasy mailer, która będzie po prostu wysyłała ten mailer. Klasa newsletter po prostu zarządza tym newsletterem, wysyła go do jakiejś grupy odbiorców, ale każdy mail jest wysyłany przez jakąś klasę mailer. To może być Swift mailer, to może być Zend mailer, to może być cokolwiek. I to nie jest dependency injection, ponieważ nasza klasa newsletter zależy od klasy mailer, czyli mailer jest zależnością dla klasy newsletter, a nie stworzony na sztywno w konstruktorze. Za każdym razem, jak utworzymy newsletter, utworzy się mailer. Za to jest jedna zaleta, utworzenie newslettera jest stosunkowo proste, jedna linijka. New newsletter i mamy. Tylko zawsze w środku dostaniemy mailera. Gdzie to jest problemem? Chociażby w testach jednostkowych, gdzie jak sobie utworzymy test jednostkowy i uruchomimy tutaj metodę tam jakąś send, newsletter czy coś, w tym momencie zawsze zostanie użyty mailer i on te maile wyśle. Wyobraźmy sobie jakąś klasę, która na przykład składa zamówienia w jakimś
zdalnym systemie i ona też jest zaszyta na sztywno jako zależność. Teraz jak będziemy testowali klasę, która jej używa na sztywno, to zawsze jak uruchomimy test jednostkowy, na przykład złożymy zamówienie. Niedobra rzecz, w testach jednostkowych nie możemy tak robić. Tak? Tutaj mamy dependency injection już zrobione poprawnie. Bardzo prosta rzecz. Jedna różnica, nie tworzymy w konstruktorze mailera, przyjmujemy go przez parametr. Cała idea dependency injection, tak? Za to nieco nam się komplikuje utworzenie obiektu newsletter. My nie możemy już po prostu utworzyć newslettera, bo on ma obowiązkowy parametr, mailer, więc tworzymy najpierw mailera, a później go przekazujemy do newslettera. Jaka jest zaleta? Teraz w testach jednostkowych możemy utworzyć sobie jakiegoś na przykład mocka i fałszywego mailera, który nic nie wysyła, tylko mówi, że wysyłał. Teraz dalej możemy testować naszą klasę newsletter, ale te maile się nie wyśle. Prosta rzecz, myślę, że większość to zna. Ale właściwie chodzi tutaj, ten wzorzec, dependency injection container, ten komponent, on rozwiązuje jeden problem. Tak naprawdę skomplikowaliśmy sobie tworzenie tego newslettera. Musimy najpierw utworzyć jakiś obiekt, musimy wiedzieć o tym, że musimy najpierw go utworzyć, musimy go utworzyć i go przekazać. Może ich być więcej, tych zależności. Co więcej, te zależności mogą mieć kolejne zależności, a ich zależności mogą mieć kolejne zależności. W tym momencie tworzenie pewnych obiektów robi się dość nieprzyjemne. Za każdym razem musimy wiedzieć, jak to utworzyć, ile zależności utworzyć. Musimy tę decyzję podjąć. To nie jest przyjemne. I tą niedogodność rozwiązuje container dependency injection. I to jest przykład. Container dependency injection to jest taka rzecz, container dependency injection odpowiada tylko za jedną rzecz. Za tworzenie obiektów, klas, które u niego zarejestrowaliśmy. Czyli zarejestrowaliśmy sobie jakieś klasy i teraz jak powiemy containerowi dependency injection get, podaj mi obiekt tej klasy, to on sprawdza, czy już on już utworzył wcześniej obiekt tej klasy. Już on wcześniej utworzył, nam zwróci tą instancję. Jeżeli wcześniej nie utworzył, to utworzy i nam zwróci. Brzmi trochę jak singleton i w zasadzie jest taką lepszą wersją singletona. Jak używamy dependency injection, to raczej nam nie przyjdzie do kontenera dependency injection. Raczej nie mamy potrzeby używania singletona. I jest to lepsze, ponieważ tutaj mamy nasze wszystkie obiekty ze sobą luźno powiązane, czyli no, możemy je sobie podmieniać, nie są zaszyte na sztywno. No i generalnie kontenera dependency injection nie używamy jak zmiennej globalnej. On jest też, sam w sobie kontener, jest też obiektem, on jest gdzieś utworzony i nie mamy do niego globalnego dostępu. Singletona mamy. Czyli singleton bardzo nam szyje ten kod na sztywno. Jak go teraz, jak ma ktoś singletona, na przykład, najlepszy przykład, Symfony 1, tak? Tam jest taki singleton SF context. Nawet jak on się nie nazywa singleton, to on jest singletonem. Po czym to poznać? Skasujmy go sobie. Tak, dla jaj. I później spróbujmy cokolwiek uruchomić. Nic się nie uruchomi. To jest zła architektura, która cała zależy od jednej rzeczy. Dobra architektura jest taka architektura, gdzie możemy sobie jakieś elementy wymieniać, a całość się nie przewraca. Pomyślmy sobie tylko o stosie sieciowym, tak? Klasyczny ISO OSI, 7 warstw. Używane z nich tam są gdzieś 4, tak? 5 różnie. Ale wyobraźmy sobie, że teraz, że to nie zostało tak wymyślone, tak? I że cała sieć jest tak sztywno ze sobą poszyta. No i mamy te kabelki, jakieś tam ethernety i później przychodzi sieć bezprzewodowa. Fajnie, mamy teraz kartę sieci bezprzewodowej, ale cała warstwa tam była przyszyta do kabelka, do etherneta. Więc teraz co musimy zrobić? Musimy tylko dopisać całe oprogramowanie, wymienić wszystkich systemach operacyjnych w świecie całe oprogramowanie, tylko z tego powodu, że pojawiły się karty bezprzewodowe. Więc to jest dobra architektura, tak? Chcemy mieć coś takiego samego, w sensie to była zła, a dobra jest taka, jaka naprawdę jest. Czyli, że ta warstwa sprzętowa jest tylko jedną z warstw. Możemy ją wymieniać i nie musimy ruszać pozostałych. Jak zmienię kartę bezprzewodową na światłowód albo na Ethernet, to HTTP działa dalej tak samo, TCP działa dalej tak samo, IP działa tak samo. Są kolejne warstwy. Coś takiego chcemy mieć w oprogramowaniu, że coś wymienimy i nie posypie się całość. Ten wzorzec nam w tym pomaga. Że nie mamy tak poszytego kodu,
i wszystkie nasze obiekty tworzymy przez Container Dependency Injection i dzięki temu nie mamy do tego jakiegoś dostępu globalnego, tylko musimy je zawsze pobierać z kontenera. Okej. Dobra. To jest szybki przykład tylko na konfigurację, bo jakby opis zależności tworzymy w konfiguracji, w YAMLu, XML-u, czym tam lubimy. Możemy też sobie napisać kod, który operuje na klasach, ale to Container Dependency Injection, ale już w to nie będziemy wchodzić. W każdym razie tutaj mamy takie coś, że mamy dwa serwisy. Serwisy, czyli inaczej instancje obiektów. Mamy serwis mailer i to nam zwraca nową instancję klasy mailer. Mamy serwis newsletter, to nam zwraca instancję klasy newsletter, ale mamy tutaj opis, że jako parametry konstruktora musimy przekazać serwis mailer. Ta specjalna składnia oznacza, że do konstruktora zostanie przekazany serwis mailer. Czyli jeżeli próbujemy utworzyć instancję newslettera, to dependency injection najpierw jakby zobaczy, czy istnieje mailer, bo on go musi przekazać, musi go utworzyć najpierw. Jeżeli nie istnieje, to go utworzy i przekaże. Okay. Tutaj mamy przykład właśnie po prostu już używania tego, czyli mamy gdzieś dostęp do kontenera, wywołujemy na nim metodę get, przekazujemy jako string nazwę serwisu, dostajemy instancję tego serwisu. Prosta rzecz. Okej. Okay. Kolejnym komponentem będzie event dispatcher. Event dispatcher on robi właśnie coś takiego, że pozwala nam komunikować się pomiędzy obiektami za pomocą właśnie rzucania pewnych eventów. Zaraz to zobaczymy. Najpierw, jak chcemy używać event dispatchera, musimy sobie go utworzyć w ten sposób, po prostu nie event dispatcher. Ewentualnie możemy go sobie oczywiście, jak każdą klasę w PHP, możemy go zarejestrować w kontenerze dependency injection, powiedzmy pod nazwą event dispatcher, możemy go też pobierać stamtąd. Wtedy będzie on tworzony przez kontener dependency injection. Pamiętajmy, że magicznie nic się samo w kontenerze dependency injection nie zarejestruje. Musimy to je zrobić jawnie. OK. Jak tego używamy? Tworzymy sobie obiekt event. To jest obiekt, który mówi, co się zdarzyło, tak? I na przykład order created event, tworzyliśmy jakieś zamówienie, user deleted event, użytkownik został skasowany, coś w tym stylu. Coś, co się stało w aplikacji, tworzymy sobie taki obiekt, później robimy na event dispatcherze, wywołujemy metodę dispatch, podajemy nazwę eventu i właśnie ten obiekt. Co to robi? To po prostu krzyczy, halo, zamówienie zostało złożone. Na przykład wyobraźmy sobie sklep internetowy. Napisaliśmy sobie sklep internetowy i teraz mamy taką klasę naszego kontrolera, która przyjmuje zamówienie. No i najprościej, no to przyjmujemy zamówienie i zapisujemy go do bazy danych. W najprostszym przypadku, nie robimy nic innego. No, ale później okazuje się, że są nowe wymagania, musimy wysłać mail do logistyki, że przyjął nowe zamówienie i powiadomić ich o tym. No to co robimy? Otwieramy sobie ten kontroler, ten pliczek i dopisujemy sobie tam. Pobieramy sobie jakieś mailera, wysyłamy sobie to zamówienie i tak dalej. Teraz się okazuje, że trzeba wysłać kolejnego maila gdzieś tam do prezesa. On musi o tym wiedzieć, że zostało tam coś zamówione. No to teraz maila do prezesa. Coś się może okazać? Być może musimy się połączyć jakimś systemem księgowym i utworzyć tam fakturę i tak dalej, i tak dalej. Jak będziemy te wszystkie rzeczy dokładać w kontrolerze, no to chyba wszyscy tam chyba kiedyś byli, albo są. I po prostu ten kontroler się robi coraz większy, coraz trudniejszy w utrzymaniu, coraz bardziej poszyty. On zależy od wielu różnych rzeczy. Jego modyfikacja jest później trudniejsza. Staje się coraz bardziej trudna, aż w pewnym momencie okazuje się, że ma kilka tysięcy linii i w zasadzie już nie możemy go utrzymywać. To jest rozwiązanie tego problemu. Możemy sobie po prostu zrobić tak. W naszym kontrolerze zapisać sobie zamówienie do bazy danych. To jest moim... Wybieramy sobie taką podstawową czynność, która ma się tam stać. W tym przypadku moim zdaniem byłoby to zapisanie zamówienia do bazy danych i później co robimy? Zamiast zrobić te wszystkie rzeczy, po prostu krzyczymy tak w cudzysłowie, za pomocą event dispatchera, że to zamówienie zostało zapisane. Teraz, nie obchodzi nas, czy ktoś tego słucha, czy nie. My tego daliśmy znać,
że zamówienie zostało zapisane. Następnie możemy sobie zarejestrować, napisać sobie jakieś własne klasy, które coś robią. Na przykład tak zwane listenery, tak? Ta klasa, ona ma metodę onCreate i w tej metodzie ta klasa wysyła e-mail. Później podpinamy sobie te listenery do event dispatchera na konkretne eventy i teraz, jak ktoś krzyknie przez event dispatchera, zamówienie zostało zapisane, w tym momencie wszystkie listenery zostaną wywołane. W ten sposób przeniesiemy tą odpowiedzialność. Nie mamy tego kodu poszytego. Jeżeli chcemy dodać jakąś funkcjonalność do kontrolera albo usunąć, nie modyfikujemy w ogóle kontrolera. On tam jest, nie jest przetestowany, nie musimy go zmieniać, nie musimy się bać, że dołożenie jakiejś funkcjonalności zepsuje go. Znaczy, możemy go zepsuć, ale zepsujemy go w zupełnie innym miejscu w kodzie. Daje nam to też dodatkowe możliwości, tak? Możemy sobie napisać ten kontroler, który przyjmuje zamówienia, umieścić go w jakimś jednym komponencie, a później pisać do tego pluginy. I te pluginy będą podpinały, one wiedzą o tym tylko, że tam jest taki event i one będą sobie podpinały swoje listenery pod ten event i teraz na przykład gdyby to był plugin, wysyłanie maili, to na początku jak mamy tylko nasz kontroler, naszą podstawową funkcjonalność, to nie ma wysyłania maili. Instalujemy sobie nasz komponent, który podpina ten listener pod zdarzenie i w tym momencie przez samą instalację naszego kolejnego komponentu wzbogaciliśmy funkcjonalność naszej aplikacji o wysyłanie maili. Przez sam fakt instalacji. Oczywiście to będzie trochę więcej, bo trzeba tam wykryć, że trzeba to jeszcze podpiąć automatycznie i tak dalej. Symfon nam to ułatwia. Symfon nam to ułatwia w ten sposób, że najlepiej listenera zarejestrować w kontenerze Dependency Injection właśnie jako serwis. Teraz istnieje coś znowu nieprawdopodobnie prostego i nieprawdopodobnie potężnego, czyli tagi. Serwisy możemy tagować, tak jak zdjęcia na Flickerze, na Facebooku też pewnie coś możemy tagować. NSA ma taką flagę terrorysta, terrorysta, terrorysta. No i my mamy tutaj takie flagi, tagi, przepraszam, które mają swoje nazwy, kernel, event listener. Jeżeli nadamy naszemu serwisowi takiego taga, on w ogóle ten tag nie zmienia funkcjonalności tego serwisu, ale robi jedną rzecz. Oznacza serwisy pewnymi tagami. Później możemy na przykład sobie wyszukać wszystkie serwisy. Tak robi Symfony. Dzięki rejestracji tego serwisu nie musimy ręcznie rejestrować tego w Event Dispatcherze jako listener, tylko Symfony odszuka wszystkie serwisy otagowane jako Event Listenery i same je sobie podepnie. Natomiast jeżeli nie używamy Symfony, używamy tego komponentu tak standalone, to musimy sobie tak zrobić to ręcznie, zarejestrować. A w Symfony zrobimy to tak. To jest właśnie też ta różnica, używanie komponentów poza Symfony i używanie ich w Symfony. Okej, okay. Lecimy dalej. Troszeczkę czasu nam uciekło, lecimy dalej. HTTP Foundation. Prosty komponent, bardzo podstawowy. On praktycznie daje nam obiektowe abstrakcje na request, response i session. Tylko tyle. Normalnie w PHP używamy tablic, get, post, request, server i tak dalej, ale to nie jest obiektowe. My chcemy wszystko programować obiektowo, chcemy korzystać z zalet, dobrodziejstw, które daje nam programowanie obiektowe, dlatego tutaj mamy stworzone abstrakcje obiektowe, po prostu na takie pojęcia jak request, czyli to jest generalnie abstrakcja na post, get, server na przykład, response, to on przechowuje... To jest obiekt, który ma właśnie response, czyli ciało odpowiedzi HTTP. Jak tam coś wstawimy, a później wywołamy to send, to generalnie zostanie zrobione echo i to się wypruje na ekranie i poleci do użytkownika. Session, abstrakcja na sesję, czyli generalnie zamiast używać tablicy superglobalnej session, używamy obiektu klasy session. OK, i teraz dochodzimy do serca samego Symfony, czyli komponentu HTTP kernel. To jest najważniejszy komponent, moim zdaniem, który spina to wszystko, o czym powiedziałem do tej pory, te proste rzeczy razem. I daje nieprawdopodobnie dużą moc. Tego komponentu zazwyczaj, że tak nazwę, używając Symfony jako full stack, my tam nic nie dotykamy zazwyczaj, bo mamy inne mechanizmy w Symfony, które pozwalają nam pisać aplikacje,
Natomiast warto wiedzieć, jak to działa, z kilku powodów. Po pierwsze, możemy tego używać poza symfony. Po drugie, dzięki temu wiemy lepiej, jak użyć symfony w niektórych przypadkach, tak? Okej. To jest, co to jest ten HTTP kernel? To jest taka abstrakcja aplikacji. O ile te poprzednie, HTTP Foundation, dawało nam abstrakcję requesta, responsa, tutaj mamy abstrakcję aplikacji, czyli generalnie tworzymy klasę, która jest naszą aplikacją. Ta klasa, ona będzie dziedziczyła zazwyczaj w klasie HTTP kernel. Dostajemy już taką klasę, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, najważniejszy jest interfejs. HTTP kernel interfejs. I tutaj znowu schodzimy do prostoty, która daje nam niebywałe możliwości. Ten interfejs. To jest ten interfejs. HTTP kernel interfejs ma jedną metodę publiczną, handle. Ta metoda, proszę sobie to przeanalizować. Jest metoda handle, ona przyjmuje obiekt request. Ma jeszcze dwa parametry, proszę zobaczyć, że one są opcjonalne. One są opcjonalne i zazwyczaj, powiedzmy, w tych przykładach tych prostych nie będziemy ich w ogóle zmieniać. Czyli tak naprawdę do handle przekazujemy tylko obiekt request, powinniśmy dostać w odpowiedzi response. Niestety w PHP nie jesteśmy w stanie wymusić typu wartości zwracanej, więc no, ta rzecz jest tutaj załatwiona komentarzem, że to zwraca obiekt typu response. Musimy sobie o to zadbać. Ale jeżeli będziemy implementowali w naszych aplikacjach ten interfejs, to jest właśnie, to nam pokazuje architekturę Symfony. To jest właśnie coś, co obsługuje, to jest coś, co jest naszym zadaniem w aplikacjach webowych. Przyjąć obiekt request i na jego podstawie, handle, zwrócić przygotowany przez nas obiekt response. A klasa HTTP kernel, ona po prostu implementuje ten interfejs i daje nam przykładową implementację. Jej implementacja opiera się na event dispatcherze. Czyli HTTP kernel nie ma pojęcia, jaką aplikację my robimy. Czy to jest aplikacja, nie wiem, do salonów samochodowych, czy do salonów fryzjerskich, czy to jest coś, co wyświetla zdjęcia. Nie ma pojęcia, tak? Ale on może dla nas zrobić jedną rzecz. On robi właśnie, on używa event dispatchera w takim celu, że w odpowiednich cyklach przetwarzania requesta zgłasza takie eventy. Czyli jeżeli przyjdzie request, on zgłasza, krzyczy po prostu przed request, request i teraz to jest nasze zadanie, żeby coś z tym zrobić. I on tak po kolei krzyczy i my podpinając się tutaj, czyli pisząc listenery do tych eventów, po prostu tworzymy naszą aplikację. Na tym możemy zbudować kolejny framework, który po prostu, zaraz to pokażemy. To jest trochę o budowaniu też frameworków bardziej niż o budowaniu aplikacji, ale znając te rzeczy, możemy to lepiej wykorzystać w Symfony. Pierwszy event to jest event request i on jest zgłaszany w momencie, kiedy jest utworzony obiekt request. Co możemy wtedy zrobić? Piszemy sobie listenera, który otrzymuje ten obiekt request. Co możemy zrobić? Możemy zwrócić od razu response. Czyli możemy w ogóle się nie popatrzeć, co jest w tym requestie i zawsze zrobić return new response i w tym response przekazać jako content hello world. Zrobiliśmy aplikację, która zawsze zwraca hello world. Niezależnie jaki ustanie requesta, zawsze zwróci hello world. No nie ma to sensu za dużego, ale musimy o tym pamiętać. Tutaj możemy zwrócić responsa w tym evencie. Jeżeli my zwrócimy, to on zostanie od razu wysłany do użytkownika. Czasami właśnie programiści używając frameworka Symfony zastanawiają się, jak zwrócić coś jakby od razu, tak? Na przykład wiemy, że na jakiś tam, przy jakichś konkretnych requestach chcemy od razu zwrócić odpowiedź. Nie wywołujemy tu żadnych kontrolerów, nic. Jeżeli to zwróci requesta od razu, responsa, przepraszam, od razu to będzie wysłane do użytkownika. Ale bardziej typowa rzecz to jest, że dostajemy requesta, patrzymy się, co on tam w środku ma i w zależności od tego coś ustawiamy. Możemy na przykład popatrzeć się na nagłówek accept language i ustawić sobie w tak zwanych atrybutach jakieś własne atrybuty na przykład, że język użytkownika to. Możemy się popatrzeć na nagłówek accept
jakiego typu odpowiedzi od nas użytkownik oczekuje i ustawić sobie gdzieś na boku, sobie zanotować. Okej, on chce JSON-a. Zwróćmy, pamiętajmy, że później mamy zwrócić JSON-a. To jest bardziej typowe zastosowanie tego. Symfony. Aha, to jeszcze mam taki. To jest z dokumentacji Symfony. Takie fajne obrazki. I tutaj mamy właśnie ten cały workflow. Czyli mamy event request i jeżeli zwrócimy response, to od razu przeskakujemy na sam koniec. Ale zawsze, jeżeli Symfony otrzyma od nas responsa, zawsze jeszcze zgłosi event response. Do niego wrócimy jeszcze. Dojdziemy do niego dalej. Jak na tym komponencie zbudowany jest Symfony full stack. Symfony w tym momencie podpina tutaj router listener i ten listener robi coś takiego, że on sprawdza URL-a, który jest w requestie i na podstawie niego ustala pewne parametry i jednym z tych parametrów jest nazwa kontrolera, który ma być wywołany. Następną rzeczą jest, to już w właśnie tutaj w tym komponencie HTTP kernel, jest resolve, jest rozwiązanie po prostu kontrolera. Możemy sobie to sami zaimplementować, ten interfejs, i on ma dwie metody. GetController i GetArguments. Czyli, i one przyjmują oczywiście requesta. Czyli na podstawie requesta możemy sobie sami zadecydować, jaki kontroler ma być wywołany. Jeżeli używamy Symfony, to ten router listener już tam coś ustalił, na przykład, że ma być wywołany kontroler o nazwie order, ale w tym momencie, wpinając się tutaj, mamy możliwość tego zmienić. Czyli Symfony coś ustawiło, ale my tego nie chcemy. My chcemy to zrobić inaczej. Mamy rozszerzalność. Jak chcemy, możemy sobie ustawić taki kontroler, jaki chcemy, a nie taki, jaki został ustawiony w routingu. Rzadko stosowane? Może się czasem przydać. Okej. Następny event to jest event controller. I on po prostu służy do ustawiania pewnych rzeczy na kontrolerze w momencie, jeszcze zanim on zostanie wywołany. Kolejny element tutaj w naszym workflow, gdzie on jest wykorzystywany, jak on jest wykorzystywany przez framework Symfony. Jak ktoś używał param konwertera, to param konwerter to jest takie coś, że normalnie do naszego kontrolera możemy sobie na przykład, ktoś wywołuje akcję metodą get order i podaje ID tego order, czyli w tym momencie chcę zobaczyć zamówienie o danym numerze. I najczęściej robimy to tak, że przekazujemy sobie do kontrolera ten integer, ten numer zamówienia. Natomiast używając param konwertera, on, ten param konwerter na podstawie parametrów kontrolera sobie tworzy obiekt tego konkretnego zamówienia, odczytuje go na przykład z bazy danych i przekazuje go bezpośrednio do naszego kontrolera. Coś takiego robi ten param konwerter. To można sobie doczytać w dokumentacji. Bardzo czasami przydatna rzecz. Natomiast istotna rzecz jest taka. To jest zrobione właśnie na tym evencie. Na tym evencie kontroler. Jakbyśmy chcieli, jakbyśmy mieli pomysł, żeby zrobić coś takiego, musimy sobie to po prostu tam coś podpiąć. Też rzadko się robią to programiści, jakby, którzy używają frameworka. Bardziej to jest do tworzenia różnych, rozszerzania frameworków o nowe funkcjonalności na przykład. Kernel View. Ten event jest wywoływany. Okej, przepraszam, bo przeskoczyłem slajd. Nie wiem jak. Przepraszam. Okej. Ustalane są parametry właśnie kontrolera, czyli na przykład na podstawie parametrów param konwertera. Wywoływany jest kontroler. Kontroler ma zwrócić obiekt typu response. To jest jedyne zadanie kontrolera w Symfony. Zwrócić obiekt typu response. I w momencie, kiedy ten obiekt typu response jest zwracany, to jest to przekazywane dalej właśnie do eventa response, o którym jeszcze zaraz powiemy. Ale gdyby kontroler nie zwrócił obiektu typu response, tylko coś innego, to zanim zostanie rzucony wyjątek, że to nie jest obiekt typu response, to Symfony daje nam jeszcze szansę wybrnięcia z tej sytuacji. Czyli kontroler nie zwrócił obiektu typu response, tylko tablicę. Co robi w tym momencie framework? Krzyczy, hej, nie został zwrócony response, zostało przekazane to. Jeżeli my tego nie obsłużymy, podpinając tam jakiś listener, no to w tym momencie dostaniemy wyjątek. Gdzie to możemy obsłużyć? Obsługując właśnie event
View. Coś tutaj przeskakuje, ale okej, okay. Event View. Jak tam się podepniemy listenerem, to w tym momencie możemy sobie na podstawie tych parametrów utworzyć obiekt response i go zwrócić. Tutaj to widzimy. Została nam dana szansa w view, wykorzystaliśmy ją, zwróciliśmy responsa i wracamy na dawną ścieżkę i mamy tego responsa. Gdybyśmy tego nie zrobili, w sensie nie obsłużyli tutaj nic, to będziemy mieli wyjątek. Nie zwróciliśmy z kontrolera obiektu typu response. OK. Jak to wykorzystuje framework? Właśnie jak znane są takie anotacje do kontrolerów template, to właśnie tam to jest zrobione. Tak samo też bundle, fast-rest bundle, on się tam podpina i on na podstawie tablicy zwraca nam odpowiedź w zadanym formacie, czyli na przykład JSON, XML i tak dalej. Jeszcze, bo teraz uzyskaliśmy ostatecznie to, co chcieliśmy, czyli naszą odpowiedź, tak jak działa HTTP. Odpowiedź, która ma zostać wysłana, natomiast zanim ona zostanie wysłana, mamy jeszcze szansę ją zmienić. Jest krzyczone response i w tym momencie możemy to obsłużyć listenerem i zmodyfikować response. Typowe zastosowanie, jeżeli na przykład chcielibyśmy dodać cache'owanie wszystkich odpowiedzi, ustawić na stałe, zawsze są cache'owane na godzinę, czyli chcemy dodać nagłówek, nie wiem, expires powiedzmy, możemy się podpiąć tutaj i każdy obiekt response, który jest zwracany, zmodyfikować. Mamy dostęp do tego obiektu response i możemy ustawiać tam set expires na przykład i jakiś określony czas. Jeżeli chcemy coś zrobić w każdej odpowiedzi, a mamy milion kontrolerów, nie będziemy tego wpisywali milion razy w każdym kontrolerze, co jest bardzo złym rozwiązaniem, tylko zrobimy listenera na to. To jest już często używane przez programistów. Okej. Okay. Symfony używa tego, żeby podpinać ten taki pasek debugowania i tak dalej. Ostatnia ciekawostka, event terminate. Ten event terminate, on jest zgłaszany, on służy do tego, żeby go zgłosić już po wysłaniu odpowiedzi. Czyli jak to wygląda? Tak to wygląda we front controllerze. Mamy naszego responsa otrzymanego z metody handle, wysyłamy to do użytkownika, ale ten event terminate zgłaszamy już po wysłaniu. Więc w tym momencie, jak to działa? Odpowiedź jest już wysłana do użytkownika, ale jak mamy jakąś akcję, która trwa dłużej, to zamiast użytkownik, ale ona nie jest potrzebna do wysłania odpowiedzi, to możemy najpierw wysłać odpowiedź, a później wykonać tą akcję. Użytkownik ma dużo lepsze odczucia używając naszej aplikacji, bo on już dostał odpowiedź od razu, a jakaś tam długa akcja, na przykład wysłanie maila, zrobi się po wysłaniu odpowiedzi. Możemy się tutaj czymś podpiąć, jakimś listenerem. Symfony standardowo tutaj podpina listenera do SwiftMailera, czyli maile wysyłane w naszej aplikacji są kolejkowane w pamięci i wysyłane tutaj. Ostatnia rzecz, czyli tam mieliśmy jakiś workflow, ale gdyby gdzieś został wrzucony wyjątek, to okazuje się, że nagle wyskakujemy z tego całego naszego workflow i trafiamy z tym wyjątkiem właśnie gdzie. Więc Symfony złapie wszystkie wyjątki, znaczy HTTP kernel, krzyknie, ej, wyjątek został użytony. W ten sposób możemy na przykład, podpinając listenera pod kernel exception, możemy sobie obsłużyć wszystkie rzucone wyjątki. Przecież jakbyśmy wszystkie wyjątki chcieli obsłużyć w ten sposób, wiadomo jak się to robi, nie? Jakiś tam misiek, który macha do nas, na przykład taką tabliczką the end. No i w tym momencie możemy sobie coś tam takiego wyświetlić użytkownikom, tak, i nie pokazywać im jakiejś białej strony, że wyjątek, tylko jakiegoś miśka właśnie tak machającego czymś tam, odwrócić ich uwagę. I zamiast to robić w każdym miejscu, robimy to tylko w tym. Misiek. Okej. Okay. Dobra, to jest już właśnie ten ostatni slajd. Okej. Okay. A o tym można doczytać w dokumentacji. To są już bardzo proste rzeczy. Dziękuję. Pytania, jak rozumiem, tam, poza. I poproszę jeszcze właśnie, jak każdy, o ocenę mojej prezentacji na JointIn i wysłanie mi jakiegoś feedbacka. Tak. Nie, jeszcze nie, a teraz będą. Jak się nazywa najważniejszy komponent, moim zdaniem, w Symfony?
Proszę bardzo. Kolega. Tak. A jak się nazywa komponent, który krzyczy? Druga. Dziękuję wszystkim jeszcze raz.